To jest Ssangyong. Ktoś, kto nigdy nie miał styczności z tą marką albo miał ją bardzo dawno temu, może mieć problem z ustaleniem, jaką pozycję ma ta marka dzisiaj. Czy są to samochody budżetowe, czy może trochę mniej. I powiem Wam, że mnie ten samochód zaskoczył w co najmniej kilku aspektach. I już Wam mówię, w jakich. Czy Ssangyong Corando jest jednoznacznie brzydki? No raczej nie, ale jest też trochę nijaki przez to, że ewidentnie próbuje się przypodobać dosłownie wszystkim. A do tego przy projekcie mogły być narzucone jakieś ograniczenia budżetowe, bo zobaczcie, jak prosta jest ta bryła, jak proste są te powierzchnie na drzwiach, jak proste są szczególnie reflektory przednie i tylne. To jest po prostu płaska powierzchnia i tyle, więc nie ma tu niczego, na czym można by było zawiesić oko, no może poza znaczkiem, który jest jeszcze dość mało popularny. Sporym zaskoczeniem dla mnie jest środek tego samochodu, bo spodziewałem się takiej wczesnej Daci po Ssangyongu, czyli takiej niskiej jakości, bardzo prostego wnętrza, a tutaj mamy naprawdę niezłe wyposażenie i to wszystko wygląda po prostu nowocześnie. Jest duży ekran, jest. Co prawda nie ma systemu w języku polskim i obsługa go jest bardzo zawiła, ale mamy duży ekran z nawigacją i wszystkim. Mamy też duże cyfrowe zegary, które w ogóle chodzą płynnie i mają ładne przejścia, animacje i tak dalej. Mamy podgrzewane fotele, podgrzewaną kierownicę. No generalnie nie ma naprawdę na co narzekać. Nawet jeśli chodzi o same materiały czy spasowanie, oczywiście jest trochę plastiku, który gdzieś tam skrzypnie, ale jest naprawdę nieźle. I niżej mamy twardy plastik, ale u góry jest już w miarę miękko, tutaj też, no dobra, tu jest twarda. Ale, więc od takiej jazdy będzie bolał łokieć, ale nie jest tak, jakbym się spodziewał, jest lepiej niż się spodziewałem. Oświetlenie ambientowe nie jest już dawno domeną tylko i wyłącznie marek premium, ale nie spodziewałem się go akurat tutaj. No i mamy tutaj je nawet w bardzo ciekawej formie, bo to tworzy takie wrażenie nieskończoności. Naprawdę fajnie to wygląda, tylko producent mówi, że kolorów jest 7, tylko to jest zawsze te same 7 kolorów, które zawsze tworzą taki klimat właśnie dyskoteki, bo nie da się wybrać jednego koloru. Zawsze będą leciały po kolei. No, trzeba z tym żyć. Lista systemów bezpieczeństwa w Corando wygląda całkiem nieźle. Standardem we wszystkich wersjach jest 7 poduszek powietrznych, system aktywnej ochrony przed dachowaniem, system kontroli zjazdu ze wzniesienia, asystent podjazdu, system rozpoznawania znaków drogowych, system autonomicznego hamowania w warunkach miejskich, system ostrzegający o tym, że samochody z przodu już ruszyły, asystent zmęczenia kierowcy czy tempomat. W droższych wersjach jest też niezła kamera cofania, LED-owe światła, system monitorowania martwego pola i radar ruchu poprzecznego z tyłu. Dużym zaskoczeniem jest też bagażnik, ale niekoniecznie pozytywnym, bo na papierze ma 551 litrów pojemności, więc bardzo dużo. Ale jak go otworzymy, to mamy taką przestrzeń jakby z jakiegoś miejskiego samochodu. Trochę tak to wygląda. Jeszcze jak tą bardzo niskiej jakości roletę założymy, no to mamy też nisko, w miarę szeroko, ale ewidentnie nie jest to 550 litrów. No i żeby się przekonać, ile to jest faktycznie, no to musimy podnieść podłogę, która się dzieli w taki dość specyficzny sposób na pół, czy obniżyć podłogę. Ale wtedy możemy mieć już możemy mówić o tych 550 litrach, ale wydaje mi się, że licząc jeszcze na przykład ponad tą wnękę, a czy tutaj będziecie coś upychać, raczej nie, więc ten bagażnik jest taki trochę funkcjonalny, trochę nie, bo na przykład co mu dodaje funkcjonalności, to możliwość podzielenia go na przykład na pół. Można sobie wsadzić w ten sposób tą półkę i wtedy mamy tam część rzeczy, tutaj część rzeczy, nic nam się nie będzie przesuwać, mieszać. Można też tutaj położyć półkę wyżej, tutaj niżej. Można też spróbować stworzyć równą przestrzeń bagażnika. Nie można. Czyli trochę to ma sens, a trochę nie. No dobra, to jeszcze nie wszystko, bo okazuje się, że da się mieć jednak idealnie równą podłogę, bo tą półkę można schować bardziej z tyłu, tą bardziej z przodu. I proszę, straciliśmy trochę długości bagażnika, ale odzyskaliśmy tę piękną przestrzeń. Ssangyong wypada nieźle pod względem ilości miejsca w środku, bo nad głową mamy sporo miejsca, mogę się spokojnie wyprostować. Za sobą 1,86 m. Mam też na tyle dużo miejsca, żeby nie dotykać do fotela kolanami, jest bardzo dużo miejsca pod stopami, więc naprawdę siedzi się tutaj nieźle, jest podłokietnik i nawet gniazdko, choć nie ma nawiewu na tylną kanapę, więc
Jeśli mielibyście kupować ten samochód jako samochód rodzinny, to jak widać, sprawdza się i tam jest nawet jeszcze sporo miejsca. Sanyong Corando wypada naprawdę przyzwoicie pod względem prowadzenia. Jest komfortowo, pewnie, nie ma większych uwag co do tego właśnie, czy wzbudza takie poczucie bezpieczeństwa, bo jest tak, wzbudza. Przy bardziej dynamicznych manewrach czuć, że najpierw skręca przód, później dopiero rusza tył, ale to jest tylko taka charakterystyka, która ma wpływ na dynamiczną jazdę, czyli dla, nie wiem, 99% myślę tych kierowców, którzy wybiorą taki samochód, nie będzie to miało znaczenia. Gdzieś na pierwszy plan wysuwa się skrzynia, bo próbując ruszyć, może drugi raz, zawsze czuć taki skok do przodu i głowy wszystkich pasażerów wbijają się w fotele. To nie jest jakiś super mocny silnik, do tego za chwilę dojdziemy, ale ruszanie jest bardzo takie szarpane i bardzo trudno jest ruszyć tym samochodem płynnie, chyba że wybierzemy tryb Winter, bo jest i taki i on wtedy rusza sobie z dwójki i robi to bardziej płynnie, ale ta jedynka jest jakaś bardzo taka, możliwe, że ma krótkie przełożenie też dlatego, że jest system zjazdu ze wzniesienia, ale nie podejrzewałbym tego samochodu o to, bo jednak system zjazdu ze wzniesienia działa głównie w oparciu o system ABS. Ale wracając do skrzyni, działa wybitnie płynnie. Ciężko jest powiedzieć, w którym momencie zmienia bieg i to naprawdę bardzo ciężko. Ja jak wsiadłem do tego samochodu, myślałem, że jeżdżę samochodem ze skrzynią CVT. Wciskam gaz i po prostu zwiększają się obroty. Nie dzieje się nic więcej i nie czuć żadnego szarpnięcia, no dosłownie nic. Nawet jak zmieniam biegi na łopatkach, co oczywiście trochę zajmuje, słyszycie, jak nawet płynny jest ten dźwięk tego przejścia między biegami, więc to jest spory plus pod względem właśnie takiego też komfortu. No dobrze, jest jeszcze jedna uwaga odnośnie skrzyni, a raczej połączenia z silnikiem. Nie zarządza nim tak, żeby palił jakoś strasznie mało. W mieście ciężko jest zobaczyć mniej niż 10 litrów na 100 km. Nawet częściej zobaczymy 11 i to jest całkiem już sporo. W trasie liczmy się ze spalaniem rzędu 7 litrów, no ale nadal nie są to jakieś rewelacyjne wyniki. I jeśli ktoś by szukał oszczędności, no to nie bardzo i manual nie jest dużo bardziej oszczędny, bo według danych technicznych spala około 0,2 litra na 100 km, więc to jest słaby wynik. Prawdopodobnie wynika to wszystko z jednej rzeczy. Silnik ma 163 konie mechaniczne i jako taki nie jest demonem prędkości, ale nie jest też już najwolniejszy. Przyspieszenie do setki zajmuje tu około 10 sekund i około 10 sekund to jest już taki wynik, który w mieście jest ok, bo nie rozpędzamy się do 100, więc mamy niezły już czas do 50, do 7 sekund i siedząc w tym samochodzie już konkretnie, te 10 sekund nabiera jakiegoś takiego wrażenia bardziej dynamicznego niż wygląda to właśnie na papierze. Prawdopodobnie przez to, że właśnie skrzynia jest tak dość mocno zestrojona na to, żeby wyrywać do przodu, i ona też potrafi to zrobić podczas przyspieszania czy wyprzedzania, potrafi się tak mocno zerwać, szybko zredukować i to czuć, że tutaj jak on już się gdzieś tam wkręci na obroty, to jest w miarę czym jechać, więc jeśli myślelibyście, że ten samochód może słabo wypaść pod względem osiągów, to tak nie jest, jak widzicie też pod względem systemów bezpieczeństwa. Cały czas coś się tu odzywa, ale też dlatego, że jeżdżę po drodze, na której jest trochę robotów drogowych. Jeśli chodzi o same systemy bezpieczeństwa, to tutaj też nie można powiedzieć, że są to jakieś takie budżetowe systemy, bo wszystko działa tak, jak powinno. Ten system lane assist, który cały czas słyszycie, wynika z tego, że omijam po trasie roboty drogowe i muszę najechać na linię ciągłą, ale to też potwierdza, że to działa. Więc tak podsumowując te wrażenia z jazdy, to jest całkiem komfortowy samochód, który całkiem dobrze jeździ, nie odstaje od konkurencji pod tym względem, to już na pewno. I w zasadzie na tym można zakończyć. Każdy samochód w tym segmencie jeździ dobrze. Niektóre jeżdżą bardziej sportowo, niektóre mniej. Ten raczej mniej, ale też przede wszystkim przez fotele i zawieszenie i w miarę wysoki profil opony czuć
w nim dużo komfortu i ja to nawet kupuję, poza jedną kwestią. Ostatecznie docieramy do ceny. To SUV segmentu C, więc cena bazowa poniżej 85 tysięcy złotych wygląda zachęcająco, ale ta fajnie wyposażona wersja z automatem kosztuje jednak ponad 134 tysiące złotych. Od mniej więcej takiej kwoty rozmawiamy o Tiguanie. Dacia Duster w najlepszej wersji jest niecałe 50 tysięcy tańsza, jeszcze z napędem naprzód, a Hyundai Tucson będzie w tej cenie miał lepsze wyposażenie. Przede wszystkim jednak Volkswagen i Hyundai będą od Corando trochę lepiej wykonane. I to jest moim zdaniem największe zaskoczenie, bo do Ssangyonga każdy raczej podchodzi z rezerwą, no bo nie jest to marka, która się jakoś na stałe zadomowiła w Europie. Raczej mamy bardzo wiele wyborów, na które spojrzymy najpierw, a dopiero później spojrzymy na Ssangyonga. A do tego on nie zachęca wcale ceną, bo ona jest w zasadzie na poziomie konkurentów. I jeśli chodzi o wyposażenie czy wykonanie, okej, może nie jest tak źle, jak byśmy się spodziewali, ale też konkurenci potrafią czasem zaoferować więcej. I też przede wszystkim wyglądają nowocześnie, tutaj nie ma na czym zawiesić oka, więc wydaje mi się, że jest to taki samochód, gdzie jak się znasz na motoryzacji, to raczej nie spojrzysz na Ssangyonga. Jak się nie znasz, to nawet nie wiesz, że on istnieje, więc wydaje mi się, że to jest strasznie niszowy samochód, który jeśli ktoś już ma kupić, to dlatego, że w jakiś sposób drogi Ssangyonga i jego się skrzyżowały, ale w jaki to ja nie potrafię powiedzieć, więc może wy macie jakieś pomysły, dlaczego wybralibyście Ssangyonga zamiast czegokolwiek innego w tym segmencie, segmentu C SUV-ów. Dajcie znać w komentarzach, bo ja jestem bardzo ciekaw. Ja naprawdę nie mam już więcej pomysłów.